Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś bardzo praktyczny film. Pokażę Wam, jak aktualnie wygląda tranzyt z Wielkiej Brytanii do Polski. Jedziemy właśnie na święta samochodem. Jak widzicie, pełno rzeczy z tyłu, prezenty i tak dalej. I postanowiłam, że nagram ten film, żeby właśnie pokazać Wam, jak to wszystko wygląda teraz w grudniu. Postaram się wrzucić ten film na drugi dzień, zaraz po przyjeździe do Polski. Więc te osoby, które będą chciały tydzień przed świętami pojechać, będą miały na bieżąco informacje, jak co wygląda. My jedziemy z Londynu, jesteśmy właśnie teraz tu na granicy, czekamy już na pociąg. Mamy zarezerwowany pierwszy pociąg tu o 6 rano. Jesteśmy trochę wcześniej, nie byliśmy pewni co i jak, więc wyjechaliśmy wcześniej. Mamy troszkę zarwaną noc, ale z drugiej strony zależało nam, żeby jechać w ciągu dnia, ponieważ z tego, co się dowiadywaliśmy, musimy jechać jakby jednym ciągiem przez Francję, przez Niemcy, aż do granicy. Jeśli się uda, na granicy prawdopodobnie weźmiemy sobie nocleg, żeby się wyspać, zanim jeszcze dojedziemy do Krakowa, bo tam będzie jakieś kolejne 4-5 godzin. Jedziemy eurotunelem, pierwszy raz generalnie, więc troszkę też nie wiedzieliśmy co i jak. Jak na razie wszystko poszło bardzo sprawnie, z Londynu cały czas generalnie jechaliśmy na nawigację, ale można było też jechać spokojnie, na znaki były bardzo dobrze właśnie oznaczone drogi. No i cóż, mamy jeszcze 2 godziny do naszego pociągu. Przeszliśmy już granicę paszportową. Na początku, jak podjechaliśmy do pierwszych bramek, to mieliśmy kontrolę jakby biletu i myśleliśmy, że trzeba pokazać bilet. Generalnie nie mieliśmy go, mieliśmy maile przygotowane, ale czytało samo rejestrację, pokazało tam nam jakieś informacje, czy wszystko się zgadza, trzeba było nacisnąć next, next, next. No i bramka się otworzyła i dostaliśmy taki kwitek, na którą linię mamy jechać. Generalnie tu w sumie nie jest napisane, na którą linię, jesteśmy na 11, ale przed samym jakby wyjazdem tu na tą chyba ostatnią końcówkę, rozumiem, że chyba stąd będziemy już wjeżdżać do pociągu, to był jeszcze taki pan, on sprawdzał właśnie tą plakietkę i nam powiedział, na którą z tych linii trzeba tu wjechać, bo zaraz Wam pokażę, jak to tu wygląda. I co? To była pierwsza kontrola, ta z biletem, no i następna to była kontrola paszportowa, podwójna, Wielka Brytania, Francja. No i w Wielkiej Brytanii podjechaliśmy z samym naszym załadunkiem z tyłu. Pani zdała kilka pytań, między innymi po co jedziemy, gdzie mieszkamy na stałe, czy to jest nasz samochód, jak długo go mamy, jakie rzeczy są z tyłu, ale całe szczęście nie wzięli nas nigdzie na bok, nie musieliśmy wypakowywać całego naszego załadunku, bo trochę tych rzeczy mamy. No i nas puściła dalej, następna była kontrola francuska, we Francji pani tylko popatrzyła szybko na paszporty i powiedziała, żebyśmy jechali dalej. No i tak jak mówię, dojechaliśmy do już ostatniego okienka, pan zobaczył na bilecik, no i teraz już czekamy w kolejce chyba na pociąg. Takich informacji dodatkowych tu. O, zaświeciło się, być może ruszymy za chwilę, przynajmniej mnie lepiej widać.
zanim wjechaliśmy tu do pociągu, czekaliśmy chwilkę na parkingu i tam są toalety i są też takie maszyny, gdzie można sobie kupić jakąś przekąskę czy kawę. To pierwsza rzecz, a druga, teraz ze względu na te wszystkie obostrzenia w pociągu nie można wysiadać, musimy być cały czas tu w samochodzie i toalety są też zamknięte, ale ten przejazd ma podobno trwać pół godziny, w związku z czym jak ktoś się wysika przed wjazdem do pociągu, to później już może, wiecie, we Francji. Tak więc spoko. Troszkę nas trzęsie, więc chyba będziemy za niedługo ruszać. Nagram wam wszystko, co jak. Zobaczymy, jak będzie. We would like to remind you that for safety reasons, flash photography and smoking are strictly forbidden on board, as they interfere with our fire detection systems. If you require any assistance, you can call a crew member using the call points situated on the side panels of the carriage. Safety instructions are also displayed on the side panels. Please read these instructions carefully. In the unlikely event of an emergency, follow the instructions broadcast over the public address system, shown on the overhead visual display panels, or given by crew members. Should an incident be detected in your carriage, the following alarm will sound. Followed by an evacuation announcement. On hearing the alarm signal, you should move directly to the next carriage. This is a precautionary measure while the shuttle continues its crossing. Thank you for your attention. Kochani, kolejny update z trasy. Jesteśmy już we Francji. Tak jak widzieliście na poprzednich urywkach, wszystko poszło pięknie i gładko. Nawet nam się udało chwilkę przysnąć w pociągu i obudziło nas właśnie ten wyjazd. Jedziemy teraz przez Francję, tak jak mówiłam. Wydrukowaliśmy sobie taki dokument, który znalazłam tutaj na stronie rządowej, że trzeba mieć jakby... Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ale tam generalnie trzeba było napisać, dlaczego jedziemy przez Francję. I tam trzeba się też było zdeklarować, że nie mamy żadnych symptomów, wiecie czego, i jest wszystko z nami ok. No i tak jak mówię, jedziemy przez Francję, nikt na razie o ten papier nie zapytał. Myśleliśmy, że może jak wyjedziemy z tego Eurotunelu, ale na razie nie. No i już jedziemy sobie, zostało nam 4 mile, niecałe 4 mile do granicy z Belgią i zobaczymy, co będzie w Belgii. Będę wam dawać znać i dam wam znać też, co tam na granicy Francja-Belgia.
Okej, a więc tak jak widzieliście, przekroczyliśmy właśnie granicę z Belgią. No i wszystko poszło pięknie, nie było żadnej kontroli. Tego się troszkę obawialiśmy, że może jednak coś, ale nic. Więc jak na razie pierwsze państwo mamy z głowy, czyli jesteśmy w Belgii. Okej, kolejny update z drogi. Mamy pierwszy przystanek i prawdopodobnie jedyny. Jesteśmy jeszcze w Belgii, ale już bardzo blisko granicy z Niemcami i chcemy właśnie dotankować samochód do pełna, skorzystać z toalety, no i będziemy próbowali cisnąć przez Niemcy aż do Zgorzelca. Jak będziemy mieć siłę, to pojedziemy dalej, jak nie, to będziemy próbować brać nockę w Zgorzelcu. Powiem Wam też, jak będzie wyglądał przejazd przez granicę Belgia Niemcy, bo w sumie sama jestem ciekawa. No jak przekroczymy tą granicę, no to jak tylko w Niemczech będzie wszystko ok, no to praktycznie jesteśmy już w domu. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Taka jeszcze szybka informacja, za toaletę tu na stacji można płacić tylko gotówką 50 centów, więc warto mieć to przygotowane. I te 50 centów zwracają Wam w formie kuponu, więc możecie sobie wykorzystać na kasie. Toalety są bardzo ładne i czyste, więc w razie czego polecam, można się zatrzymać tuż przed granicą. No i już za chwilę pokażę Wam, jak właściwie wygląda właśnie teraz granica Belgia-Niemcy. Tak jak widzieliście przed momentem, przekroczyliśmy granicę Belgia-Niemcy, nie było żadnej kontroli, żadnych problemów, więc super. No i teraz ciśniemy już aż do Zgorzelca. Jak będzie coś ciekawego po drodze, coś interesującego, to będę Wam dawać znać. Thank you.
Kochani, to już będzie chyba przedostatni update z podróży. Jesteśmy już w Polsce, przekroczyliśmy granicę. Tak jak widzieliście przed momentem, kompletnie nic się nie dzieje na granicy. Mieliśmy zostać na noc w Zgorzelcu, ale powiem Wam, że czujemy się całkiem dobrze i mamy 3,5 godziny do przejechania do Krakowa, więc będziemy cisnąć do Krakowa. W razie czego, jak nas zetnie po drodze, no to najwyżej zatrzymamy się na przykład we Wrocławiu, ale miejmy nadzieję, że uda nam się dojechać do końca. Kupiliśmy sobie właśnie kawki na Orlenie, dotankowaliśmy do końca. No i cóż, będziemy zmierzać powoli w kierunku domu. Tak więc ostatni przystanek, mam nadzieję, że jeszcze dziś przywitam się z Wami z Krakowa. Kochani, to już ostatni update z podróży. Dotarliśmy szczęśliwie do Krakowa. Jest już poniedziałek, wczoraj już Wam nic nie nagrałam. Generalnie dojechaliśmy do granicy, tak jak widzieliście, kompletnie nic się nie działo, nie było żadnej kontroli. Tak naprawdę jedyny radiowóz, jaki widzieliśmy przez całą naszą drogę z Anglii do Polski, to było przy wypadku samochodowym. Ktoś wjechał w drzewo i tam stał jeden radiowóz. Było już bardzo późno, jak dotarliśmy. Była praktycznie północ, byliśmy bardzo zmęczeni, więc już Wam nic nie nagrałam. No ale generalnie chciałam tak szybko podsumować, że na ten moment, tak jak mówię, jechaliśmy wczoraj w niedzielę, dziś publikuję ten film, jest poniedziałek. Wszystko poszło bardzo ładnie, bardzo gładko. W ciągu jednego dnia dotarliśmy z Londynu do Krakowa, jechaliśmy przez Francję, Belgię i przez Niemcy. No i tak jak mogliście zobaczyć w tym filmie, dość długim wiem, no ale jednak chciałam pokazać całą trasę. Nie było żadnych kontroli, tak więc jeżeli nic się nie zmieni w ciągu następnych paru dni, tych dwóch tygodni przed świętami, no to gorąco polecam przyjazd samochodem do Polski, da się i nie ma żadnych problemów. No i cóż, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, może czegoś nie pokazałam, może nie jesteście czegoś pewni, to zadawajcie je w komentarzach. Ja Wam bardzo chętnie pomogę na tyle, na ile będę potrafiła. Albo też możecie napisać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Link do mojego Instagrama znajdziecie w opisie. Tam zawsze wszystkim odpisuję. Zapraszam też do obserwacji mojego Instagrama, ponieważ tam znajdują się treści inne niż tu na YouTubie. No i cóż, żegnam się już z Wami serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzeć na święta do Polski i spędzimy je z rodziną. Jeżeli film Wam się podobał, uważacie, że był pożyteczny, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie też jakiś komentarz, to pomaga w algorytmach YouTube'a, żeby ten film dotarł do szerszej publiczności. Oczywiście jak zwykle zapraszam do subskrypcji. No i cóż, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w tej trasie, obejrzeliście cały film. Żegnam się z Wami i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnym filmie. Pa!